Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym corocznym koncercie Młodzi Zdolni Grają w Teatrze. Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Rok pełen muzycznych wydarzeń, koncertów, prezentacji, konkursów i imprez szkolnych, w których dzieci tworzyły i budowały nowe relacje oraz społeczność szkolną. Dzisiejszy koncert jest podsumowaniem naszych działań artystycznych. Aby troszkę Państwu przypomnieć, co robiliśmy i w jakich miejscach występowaliśmy, bo nie zawsze były to koncerty, które się odbywały w naszych murach szkolnych. Koncert ten będzie miał dwie części. Pierwsza część artystyczna, wystąpią nasi uczniowie w zespołach, a druga część programu to wręczenie świadectw tegorocznym absolwentkom. Przechodzimy do części artystycznej. Jako pierwsi wystąpią uczniowie Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, którzy wykonają układ rytmiczny do utworu Modesta Musorskiego Taniec kurcząt w skorupkach. Uczniów przygotowała pani Mirosława Kamińska. Rozpoczynamy nasze podsumowanie tegorocznej pracy. Troszkę informacji. Najpierw koncerty. Koncerty, było ich naprawdę dużo. O bardzo zróżnicowanej tematyce. Od patriotycznej muzyki polskiej po mikołajkowe, karnawałowe, wiosenne, z okazji Dnia Matki, po dzisiejszy koncert Młodzi Zdolni Grają w Teatrze. W sumie wszystkich koncertów odbyło się ponad 40. W tym popisy klasowe każdego nauczyciela, każdego instrumentu, koncerty dla przedszkoli, koncerty, prezentacje sekcyjne, tematyczne i mnóstwo koncertów poza szkołą. Gdzie graliśmy? Opowiem w następnej zapowiedzi, a teraz przed Państwem wystąpi kwintet kameralny w składzie Franciszek Harrison, Kacper Rubiś, Antoni Olejnik, Jakub Sorokanycz i Zuzanna Suda. Kwintet przygotował pan Julian Kwiatkowski, a w ich wykonaniu usłyszymy Sensansa El Desitado Bolero. Thank you.
archeologiczno-historyczne w Głogowie. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowej Soli. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Lubinie. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia we Wschowie. Dom dziennego pobytu. Ratusz Miejski w Głogowie. Kolegiata oraz Galeria Głogowia. Było tego naprawdę mnóstwo. Dzieci się spisywały na tych koncertach znakomicie. Zawsze mogliśmy liczyć też na wsparcie i zaangażowanie rodziców, bo to nie jest takie łatwe, trzeba przywieźć. Cała logistyka takich koncertów pozaszkolnych jest na pewno troszkę skomplikowana, za to bardzo dziękujemy też od razu rodzicom za tak liczne i dobre zaangażowanie i współpracę ze szkołą, z nauczycielami i z uczniami. Zapraszamy teraz na scenę duet fortepianowy, który przygotowała pani Agnieszka Berest, Małgorzata Marciniak i Natasza Zawadzka. Zagrają dla nas dwa utwory, Piano Dance in Temporary Diversion, Majka Kornika. Dziedziną w naszej szkole są konkursy. W ciągu całego roku szkolnego nasi uczniowie reprezentowali naszą szkołę na 20 konkursach rangi regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. I tutaj na szczególne wyróżnienie zasługuje trójka uczniów. Lena Kuczyńska z klasy skrzypiec pani Katarzyny Kuczyńskiej była aż na 9 konkursach i na każdym zdobyła laury. Wielkie brawa. Róża Kołodziej z klasy skrzypiec pani Barbary Zacharzewskiej na 6 konkursach z każdego coś przywiozła. Oraz Alicja Szczyszczaj
również z klasy skrzypiec pani Barbary Zacharzewskiej. 6 konkursów, 6 wygranych. Szanowni Państwo, żeby jechać na konkurs, to jest tutaj potrzebna ogromna praca nie tylko ucznia, ale też nauczyciela. Ta współpraca, ta więź, która się tworzy między uczniem a nauczycielem, jest niezbędna tak naprawdę do tego, żeby dziecko mogło jeździć na konkurs, żeby czuło się pewnie, żeby czuło wsparcie i to bezpieczeństwo tak naprawdę na obcej scenie. Bo musimy się zmierzyć z tym, że jedziemy do miejsca, którego nie znamy. Wokół nas są ludzie kompletnie nam nieznani, więc ten dyskomfort jakiś u dziecka na pewno jest. Także tutaj ogromne, ogromne podziękowania dla nauczycieli, dla uczniów, którzy świetnie się spisują. No i cóż, oby dalej i trzymamy kciuki za kolejne konkursy w następnych latach. A teraz przed Państwem na scenie zespół skrzypcowy, który przygotowała pani Barbara Zacharzewska, i zagrają Antoniego Cofalika, Pokę, przy fortepianie Małgosia Marciniak. Szkolne, które myślę, że będziemy na pewno kontynuować w następnych latach. I w tym roku odbyła się druga edycja już Olimpiady Fortepianowej, która zawsze jest w grudniu i jest kierowana do wszystkich uczniów instrumentu głównego fortepianu Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. W grudniu odbył się również szkolny konkurs kolędowy oraz nowość w tym roku, teraz już w czerwcu, konkurs kompozytorski, wariacje na temat. I tutaj była dowolność, każdy uczeń mógł sobie skomponować to, co mu się żywnie podobało i co mu w duszy tak naprawdę zagrało. Tak jak powiedziałam, mamy nadzieję, że w przyszłym roku dalej będziemy kontynuować te konkursy, a może coś nowego się stworzy, zobaczymy. Przed Państwem wystąpi orkiestra szkolna, którą przygotowała pani Katarzyna Kuczyńska, i zagrają dla Państwa Beethoven's Five Secrets z The Piano Guys. Thank you.
też dla wielu z nas wzruszająco, ponieważ na scenie wystąpią tegoroczne absolwentki. Uczennice, które obserwowaliśmy, mogliśmy obserwować przez ostatnie 11 lat. Jak się rozwijały, jak się rozwijała ich muzyczna droga, dojrzałość, wrażliwość na dźwięk i piękno płynące z ich instrumentów. Każda z nich ma na swoim koncie ogromną ilość konkursów, koncertów, kursów, warsztatów z innymi pedagogami, na które jeździły podczas ferii, wakacji czy w roku szkolnym, z którymi szlifowały swój warsztat gry. Rozmawiałam też z dziewczynami przed koncertem i każda mówi to samo. Było wiele pięknych chwil i ciężko jest im tak naprawdę powiedzieć, co szczególnie pamiętają. Ponieważ dla nich szkoła muzyczna to tak naprawdę drugi dom. I warto było. Nie żałują tego, że nie mogły za każdym razem biegać z koleżankami, z kolegami po podwórku, ganiać i się bawić, tylko ćwiczyć na instrumencie. Absolutnie tego w żaden sposób nie żałują. Cieszą się, że mogły rozwijać swoje pasje, swoją chęć do muzyki i do gry na instrumentach. Co jeszcze dla nich było ważne? Społeczność szkolna. Ta atmosfera, która nie jest taka sama jak w szkołach ogólnokształcących. Dlaczego? Ponieważ jest kameralna. Ponieważ każdy z każdym się zna. Mijamy się na korytarzach, jest inna więź z nauczycielami, ponieważ lekcje są indywidualne. Gdzieś to tworzy aurę totalnie inną, wartościową, ogromnie wartościową. I co dziewczyny powiedziały, wszystkie trzy, że nigdy nie zapomną szkoły i że ta muzyka, której się nauczyły, zostanie z nimi do końca życia. I to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim. Wiem też, że Wiktoria czy Zuzanna będą dalej się rozwijać miejmy nadzieję, będziemy trzymać kciuki, bo są w trakcie egzaminów wstępnych do Akademii Muzycznych. Jako pierwsza wystąpi Wiktoria Hopcia, która uczyła się 11 lat w szkole muzycznej, gry na skrzypcach, najpierw u pani Barbary Zacharzewskiej, później w drugim stopniu u pani Katarzyny Kuczyńskiej i wykona dla nas Franciszka Drelli fantazję na tematy z opery Carmen przy fortepianie pan Michał Malec. Thank you.
Szanowni Państwo, czas teraz na tę uroczystą część naszego koncertu, czyli wręczenie świadectw naszym absolwentkom. W tym roku Państwową Szkołę Muzyczną drugiego stopnia ukończyły trzy uczennice. Wiktoria Chodcia, którą mieliśmy teraz przyjemność słuchać, Maja Sądkiewicz z klasy skrzypiec pani Katarzyny Kuczyńskiej oraz Zuzanna Nagi z klasy gitary pana Arkadiusza Stachowskiego. Nadszedł ten moment oficjalny i zapraszam teraz panią dyrektor Agnieszkę Berest na scenę o kilka słów do uczennic. Dziewczyny również zapraszam. Zuzanna, Wiktoria i Maja, zapraszam na scenę. Szanowni Państwo, w tym roku szkołę kończą trzy naprawdę wyjątkowe dziewczyny. Od pierwszej klasy szkoły muzycznej pierwszego stopnia każda z nich zaczęła jeździć na konkursy i te konkursy wygrywały. I tak było niemalże do końca szkoły pierwszego stopnia, a potem przez kolejne lata w szkole drugiego stopnia. Dzisiaj kończą szkołę uzyskując dyplom zawodowy muzyk w specjalności instrumentalistyka, każda w specjalności swojego instrumentu. Tak, oto one, wielkie brawa. Z dumą i radością także mówię, że wszystkie trzy kończą szkołę muzyczną drugiego stopnia z wyróżnieniem. Znowu brawa. Zostaną teraz wręczone świadectwa, dyplomy ukończenia szkoły drugiego stopnia. Dziewczyny oprócz świadectwa otrzymają pamiątkową statuetkę, żeby pamiętały o latach spędzonych w szkole. Mam nadzieję, że będą to same miłe wspomnienia. A my jako nauczyciele życzymy Wam, żebyście były z muzyką nadal. Żeby Wasze życie, bez względu na to, jak ono się potoczy, przepełnione było muzyką, bo jest to piękna dziedzina życia. Chciałam jeszcze też przy tej okazji wywołać i serdecznie pogratulować nauczycielom, pod których kierunkiem dziewczyny zagrały dyplomy. To jest pani Katarzyna Kuczyńska, która przygotowała Wiktorię i Maję. Taki moment oficjalny, czyli właśnie te świadectwa zostaną wręczone. Mikrofon sobie pozwolę odłożyć. Zuzanna Nagi.
dodam jeszcze, że Maja i Wiktoria spędziły w sumie, to już zresztą było powiedziane, ale spędziły w sumie w obu szkołach, które w Głogowie są, w obu szkołach muzycznych, najpierw w szkole pierwszego stopnia, potem w szkole drugiego stopnia, 11 lat. A Zuzanna ma staż o rok dłuższy, czyli 12 lat. Jesteśmy z Was dumni i trzymamy kciuki za wszystkie Wasze dalsze sukcesy, nie tylko artystyczne, ale też życiowe. Rozmawiałam z uczennicami, to też rozmawiałam z nauczycielami i się pytałam, jak to się tak żyje przez te 12 lat z jedną uczennicą. No i pan Arkadiusz Stachowski powiedział, przez pierwsze 4 lata Zuza się w ogóle do mnie słowem nie odezwała. Taka historia. Ledwo mówiła dzień dobry. Po czym, idąc do szkoły muzycznej drugiego stopnia, pojechała na kursy, na warsztaty gitarowe. I tam przemówiła. Po tych warsztatach przemówiła, przyjechała do szkoły, przyszła razem ze swoją mamą na lekcję. No i pan Arek się pyta, no i jak było na warsztatach? I mama zaczyna mówić, na co Zuzia mówi, nie mamo, teraz już ja powiem. A dziewczyny, Wiktoria i Maja, pani Kasia mówi, grały wszędzie. Nie było koncertu bez Wiktorii, nie było koncertu bez Mai. Gdzie tylko trzeba było zagrać, dziewczyny zawsze były, zawsze chętnie, gotowe, ambitne. Zresztą każda z nich, wszystkie trzy, niesamowicie ambitne, niesamowicie precyzyjne, niesamowicie profesjonalne, jak na szkołę muzyczną drugiego stopnia. Chodzi mi o to, że jako uczennice zawsze podchodziły do swojego zadania, do ćwiczenia, do koncertu, do konkursu z ogromną powagą, z ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Także oby jak najwięcej takich uczniów. No i szanowni państwo, nasz koncert dobiega końca. Czas na podziękowania, które w pierwszej kolejności kierujemy do dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, pana Bartłomieja Adamczaka. Wielkie podziękowania kierujemy do pani kierownik teatru, pani Żanety Baczyńskiej. Dziękujemy bardzo całej obsłudze technicznej za, jak zawsze, wspaniałą współpracę i cierpliwość na próbie. Wszystkim zaangażowanym w organizację dzisiejszego koncertu ogromnie dziękujemy. Thank you.
Thank you.